Czcigodnego Panie, na czele z księdzem Dzikanem, księdzem Markiem, wielebne siostry zakonne, drodzy bracia i siostry. Gromadzimy się dzisiaj, by po raz kolejny uszanować naszego patrona, świętego Stanisława, biskupa i męczennika. Być może niektórzy z nas już 20-30 lat przeżyli ten odpust. Niektórzy tutaj, co są blisko tutaj ołtarza, może po raz pierwszy słyszą o świętym Stanisławie. Ale co każdego roku święty Stanisław, nasz patron, przypomina nam tą szczególną cnotę, szczególny dar, który otrzymał, przeżył od Pana Boga, który również chce nam przekazać. Stawia się za nami dzisiaj, byśmy również umieli przeżyć ten sam dar, który on przeżył. Słyszeliśmy w Ewangelii, że dobry pasterz jest ten, który oddaje życie za swoje owce. Pierwszym dobrym pasterzem jest sam Jezus Chrystus. On pierwszy oddał za nas życie, byśmy mieli życie w pełni. On pierwszy, który umiłował nas jako grzeszników, byśmy mieli zdolność kochać jeden drugiego. Ukazał tą miłość, o której mówi nam dzisiejsze drugie czytanie. Miłość, która zwycięża wszystko. Prześladowanie, ucisk, odrzucenie. To, co przeżył też święty Stanisław w swoim życiu. Przeżył od króla, wiemy z tej historii, może nie będziemy powtarzać tej historii, wiemy, że najpierw król Bolesław był przyjacielem, ale kiedy przyszedł moment, kiedy trzeba było bronić prawdy, bronić tych, którzy są pokrzywdzeni, najmniejszych, święty Stanisław stanął po stronie tych maluczkich. Nie poszedł na kompromis z władzą. Miał do czynienia z władzą. Możemy dzisiaj doświadczać wiele różnych sytuacji, kiedy również i my stajemy w tym samym sytuacji. Czy iść na kompromis, czy bronić wiary, bronić wartości, która przekazuje się z pokolenia na pokolenie, która otwiera nam życie wieczne, która okazuje, że jest coś, co jest większe od tej władzy ziemskiej, że jest prawda, która broni naszego życia, która nas uświęca, która daje nam odwagę oddawać życie. I tą prawdę przeżył święty Stanisław. Tą prawdę dzisiaj pochylamy się nad tą tajemnicą. Prawdą, którą możemy doświadczyć również my w naszym pokoleniu. Być może ktoś powie, święty Stanisław, XI wiek, tak daleko. Ale wiemy, że to, co Pan Jezus daje nam, jest od dziś i na wieki wieków. Kiedy Pan Jezus otwiera nam jakąś prawdę, ukazuje nam to, co jest najistotniejsze, najcenniejsze w naszym życiu, to otwiera nam perspektywę nieba. To daje nam odwagę głosić, tak jak święty Stanisław, umiłowanie prawdy. Święty Stanisław, biskup, uczy nas prócz miłości do Boga i ludzi bardzo ważnej cechy. Umiłowanie prawdy aż do końca. I ukazuje, że jest to wartość, która otwiera nam bramy nieba. I to tak wielkiego umiłowania, że gotów jest za tę prawdę oddawać życie. Co w nas jest z tej miłości do prawdy? Dzisiaj stawia nam to pytanie nasz patron. Objawia się, że niewiele. Wystarczy, że usłyszymy jakąś plotkę, jakieś głupstwo i zaczynamy to powtarzać. Ten zrobił to, tamten zrobił tamto. Dlaczego? Dlaczego, że tak mało jest w nas tej umiłowania prawdy? Święty Stanisław nam przypomina, ile jest zakłamania w naszym życiu, w społecznym, ile oszustw. Ile razy słyszymy właśnie w czasie wojny, jaka jest różnica, w jakim języku mówić, czy jaka jest różnica. Jest wszystko. Najważniejsze, żeby było dobrze dla ludzi. Żeby nam było dobrze.
I święty Stanisław oddał życie za prawdę. I on jest ten, który ukazał nam konkretnie, że jest to, co broni naszego życia, jest to prawda. Że jedyny, który nas oklamuje, który mówi, że nie ma różnicy, który podrzuca, podpycha nas pod kompromis, to jest szatan, ojcem kłamstwa, nazywamy szatana. On pierwszy, który ukazał nam nieprawdę, że nie ma tej miłości. Nie ma tej miłości, którą ukazał Jezus Chrystus, że Bóg nas nie kocha. A kiedy przychodzą doświadczenia, prześladowania, to Bóg cię opuszcza. I jest to kłamstwo. W tych trudnościach, prześladowaniach przychodzi ta miłość, która zwycięża wszystko. I święty Stanisław nam to przypomina. Po ludzku przegrał. Był odrzucony, był stracony. Został nazwany zdrajcą. I po ludzku w historii do dzisiaj możemy śledzić właśnie, że niektórzy z partii różnych mogą pokazać, że to jest człowiek, który stracił życie. Ale tak naprawdę zwyciężył. Zwyciężył to, co dzisiaj my przeżywamy. To, co każde pokolenie może przeżyć. I święty Stanisław był wyrzutem sumienia dla króla. Wyrzutem sumienia dla wielu pokoleń. Kiedy zaczynamy bronić prawdy, kiedy zaczynamy przeżywać to, co otrzymujemy od Boga jako dar, to staje się znakiem przeciwieństwa. Rano czy późno przyjdzie czas, kiedy ten znak przeciwieństwa zacznie działać, kiedy zaczną się prześladowania. Kiedy spotka się z tym znakiem, spotka się z takim człowiekiem, albo zabije tego proroka, czyli zacznie prześladować, albo przyjmie tą prawdę, którą uświęca. Święty Stanisław przyjął tą prawdę, przeżył i do końca był wierny. I ukazał nam, że warto być wiernym, o ile to zwycięża nie tylko daje nam osobiście życie wieczne, ale innym, którzy są wokół nas. I święty Stanisław nam przypomina o wielkości i pięknie zdrowych ewangelicznych ambicji, ale również o ryzyku prześladowania. Kiedy przychodzą te trudności, bardzo łatwo poddajemy się im, bo zdaje się nam, że nie ma tutaj błogosławieństwa Bożego, że każda trudność jakby przedstawia nam to kłamstwo, że Bóg jest daleko od nas. Ale święty Stanisław przypomina, że w tych trudnościach, w tych naszych ułomnościach, słabościach, nieraz prześladowaniach objawia się moc Boża. I oby życie i ofiara świętego Stanisława była dla nas źródłem zaufania, źródłem takiej nadziei, zaangażowania się do końca umiłowania prawdy. Byśmy umieli tak jak on być świadkami. Dziś potrzebujemy świadków. Wiele razy słyszeliśmy z ambony męczennik, czyli martyrium, to jest słowo greckie, które dosłownie oznacza świadek. Oddał życie swoje po to, byśmy zobaczyli, że jest coś większego od życia ziemskiego. Że jest prawda, którą możemy przeżyć. Prawda, która nigdy nie ugaśnie. Ile wieków przeszło i chwalimy świętego Stanisława, patrona właśnie dlatego, że stał po stronie najuboższych, który bronił prawdy, który ukazywał prawdę królowi i wszystkim, którzy wokół niego. Święty Stanisław oznacza Stanisław, czyli zostać sławnym, stać się sławnym. Stał się sławnym właśnie przez to, że otrzymał dar Boga. To, co on przeżył, możemy również przeżywać i my w naszym codziennym życiu. I właśnie w tych trudnościach i prześladowaniach wiele dni przeżyliśmy już podczas wojny, wiele doświadczyliśmy cierpień, krzywdy, również od władzy. Jeżeli weźmiemy gazetę, włączymy telewizję, widzimy, jak wiele jest tych, którzy stoją po stronie tej władzy ziemskiej, którzy idą na kompromisy. Jest wielka pokusa też nie bronić tej prawdy, ale
Święty Stanisław jest świadkiem dla nas dzisiaj również, że my możemy tak samo jak on doświadczyć tej mocy, która pochodzi od dobrego pasterza. Tak samo jak on przyjął życie od Jezusa Chrystusa i przekazał, oddał to życie, również my możemy przeżywać tą samą moc, tą samą łaskę. I on stawia się za nami dzisiaj, byśmy mieli stawać się świadkami prawdy i wolności. Bo to prawda nas wyzwala. To prawda, która broni nas, naszego życia. Ostatnio jeździliśmy wiele razy z biskupem Edwardem. On przypominał, że prawie co każdy wyjazd, że wiele razy, wiele lat potrzebujemy jeszcze, by uleczyć nasze rany, nie tylko te rany fizyczne, ale również przede wszystkim te rany duchowe, które nam dała ta wojna. Wojna, która zabiera życie nie tylko fizyczne, ale też duchowe. Ale w tym wszystkim jest ważne, byśmy przeżywali razem z Bogiem. Bóg, który przychodzi, jest bardzo blisko nas. Mówi nam, ja znam swoje owce i moje mnie znają. Ja jestem dobrym pasterzem. On daje życie, byśmy życie mieli w sobie. I to jest ta prawda, którą możemy przeżywać tutaj, podczas Eucharystii. Byśmy mieli dziękować również za te trudności. Wspólnota eucharystyczna, czyli ta wspólnota, która dziękuje Bogu, przeżywa życie jako dar. Bo to, co możemy otrzymać od Boga, to zawsze przychodzi do nas jako dar. Święty Stanisław otrzymał ten dar i ten dar mógł przekazać. Również dzisiaj Bóg nas zachęca, byśmy przyjmowali Jego dary. Jego dar miłości, Jego dar prawdy, który nam objawia, dar przebaczenia i byśmy ten dar przekazywali również swoim najbliższym. I chcielibyśmy o tym prosić za stawiennictwem naszego patrona, świętego Stanisława, o odwagę dla nas i o to, byśmy umiłowali prawdę do końca. Amen.